Cześć, 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 witam was dzisiaj z Golubia Dobrzynia. Niewielkiego, ale niezwykle uroczego, zaledwie 12-tysięcznego miasteczka położonego w zakolu rzeki Drwęcy w województwie kujawsko-pomorskim. Ale to nie Golub Dobrzyń będzie bohaterem dzisiejszego odcinka. Będzie nim Zamek Krzyżacki, zbudowany na początku XIV wieku na wzgórzu górującym nad miastem. Miłego oglądania, nawet jeżeli nie jesteście krzyżakami. Na pewno każdy z was pamięta film Potop. I w tym filmie Potop, jak pamiętacie, podczas wymyślonego przez Sienkiewicza oblegania przez Szwedów Częstochowy, sam Kmicic nakarmił pewną bestię zwaną kolubryną prochem i wysadził ją w powietrze. Oto ona. Szwedzka kolubryna. Jak widać, w bardzo dobrym stanie, wcale nie wysadzona. Trochę wysoko. Nie doskoczę, a z ładunkiem 5 kg prochu tym bardziej. Trochę stara, trochę już taka porzewiała, rozpadająca się, ale bardzo fajna. Zamek w Golubiu Dobrzyniu, w Golubiu, rozpoczęto budować w 1303-1306 roku. Jak wiele tego typu zamków, był wielokrotnie przebudowywany, burzony, palony. Natomiast po II wojnie światowej został bardzo fajnie odrestaurowany. Znajduje się tu między innymi muzeum. Ale bardzo ciekawe jest to, że znajduje się tutaj na zamku jeden z bardzo niewielu na zamkach krzyżackich także hotel, z którego możecie skorzystać i sobie pomieszkać. Na przykład przez miesiąc, jeżeli ktoś z was ma nową dziewczynę, nowego chłopaka, to weekend w tym miejscu wydaje się naprawdę świetnym pomysłem. Pokażę wam troszkę mniej dostępne miejsca w krzyżackim zamku w Golubiu. A to jest Wisielec. Nieżywy. A to jest klatka schodowa, już taka bardzo wypasiona, wręcz nowoczesna. Ta cegła nie wzbudza mojego zaufania. Bardzo łatwo zresztą, jak was cegły interesują, odróżnić, które cegły są oryginalne, a które nowoczesne, nowożytne. Nie wiem, jak to nazwać. I tutaj wychodzimy teraz na taki fajny ganek, który otacza cały dziedziniec. Jest naprawdę fajnie. No i nie będę oszukiwał. Kiedyś już tu byłem. Nawet nocowałem w hotelu, tam na dole jadłem prosiaka, bardzo pysznego i dużego. A to są panowie krzyżakowie. Zamek ma też piękny, militarny epizod. Między 1460 a 1462 roku przez 2 lata polska załoga była tutaj oblężona przez krzyżaków i przez 2 lata dowodzona przez rycerza Czerwonkę, nie dała się krzyżakom. Całe miasto było przez krzyżaków zajęte, a zamek na wzgórzu, zamek górujący nad tym miastem, 2 lata stawiał opór i, co rzadko spotykane przy takich oblężeniach, doczekał odsieczy. Legenda mówi, że w tym właśnie klatce schodowej pojawia się duch. O, ale nie tym razem. Nie, to nie duch. To nie duch, to tylko ja. A tu jesteśmy
jesteśmy na przedostatniej kondygnacji i możecie zobaczyć, jak wygląda korytarz hotelowy. Jest 20 kilka fajnych pokojów w dwóch różnych standardach i oczywiście cenach. I łącznie nocować może tutaj 60 kilka osób. Każdy z Was może się tutaj poczuć jak księżniczka. Tak, nawet Ty, Jacku, Wacku, Tomku, Zenku. Wy też jesteście swojego rodzaju księżniczkami. A widok na miasto jest rewelacyjny. I pokoik, koło 200. Wyobrażacie sobie, jaka tu może być impreza? A to jest jedna z zamkowych wież. Tylko zamkowa wieża, do której nie są turyści wpuszczani, więc od razu w imieniu tutejszych właścicieli muszę Was przeprosić za pajęczyny. Wieża jest okrągła. Była jeszcze jedna, chyba pięcio- czy sześciokątna, ale w trakcie budowy krzyżacy stwierdzili, że nie, jednak ta wieża nam nie jest potrzebna i nie będziemy jej budować. Co Wam jeszcze o tym zamku opowiedzieć? Tak naprawdę najlepiej będzie, jak po prostu przeczytacie artykuł, bo tam będą najciekawsze, najbardziej takie konkretne informacje. A jeżeli się już wkręcicie, to po prostu znajdziecie stronę w internecie zamku w Golubiu Dobrzyniu. I wtedy sobie wszystko przeczytacie. I o hotelu, i o turniejach rycerskich, które tutaj są rozgrywane. I o zamku, i o krzyżakach. I o tym wszystkim, jak go tutaj zdobywano, palono, odbijano. I po to tylko, żeby później znowu przekazać go krzyżakom. No dobra, ale ja tu gadam, a trzeba oglądać basztę. Co tutaj jeszcze? A już się martwiłem, że to koniec, ale całe szczęście do końca baszty jeszcze daleko. Ale pajęczyny, to już wiem, czemu poszedłem przodem, że pajęczyny pozgarniać. Ała! O! I to lubię. No słuchajcie, no co ja zrobię na to, że na punkcie wszelkiego rodzaju cegieł, budowli murowanych, a marmurów i piaskowców to już w ogóle mam bzika. Tu są fajne pajęczyny. Na zamku w Golubiu stacjonował komtur krzyżacki, czyli taki bardzo ważny, no jakby to wszyscy historycy się teraz przerażą i skrzywią, jak to usłyszą. Taki krzyżacki generał. I gdy krzyżackie wojska maszerowały na Grunwald, to między innymi tutaj właśnie mieli taki krzyżacy punkt zborny. Pozbierali się, pozbierali, podkuli konie, zjedli obiad, śniadanie, kolację, przespali się i poszli na Grunwald. I komtur krzyżacki z Golubia Dobrzynia, z Dobrzynia pod Grunwaldem zginął. On razem tam z 200 innymi braciszkami krzyżakami, a zamek wpadł w ręce polskie. Ale nie na długo, tak jak mówiłem, rok później już został z powrotem w rękach krzyżackich. Tutaj nie wejdziecie. To nie jest miejsce udostępnione dla turystów, przynajmniej obecnie, ale jest to legowisko ptactwa, pustułek i różnych innych takich. A oto dowód. Żaden zamek nie może obejść się bez legendy i ten zamek w Golubiu Dobrzyniu też swoją legendę ma. Zamek w Golubiu Dobrzyniu miał podziemia, bardzo rozległe. Jeden z tuneli tych podziemi ciągnął się aż na drugi brzeg rzeki Drwęcy. Dzięki temu tunelowi mieszkańcy zamku mogli uciec podczas różnych najazdów, na przykład podczas potopu szwedzkiego, tunelem pod rzeką na drugą stronę.
Ale niestety pewnego dnia do rzeki wpadł wielki, ogromny głaz. I w tym miejscu, w którym był tunel, zawalił strop. Podobno do dziś dzień, gdy jest niski stan wody, można ten głaz zobaczyć. Tutaj gdzieś w nurcie, tylko niestety tego dzisiaj nie widać, bo jest zbyt wysoki wiosenny stan wody, znajduje się pośrodku nurtu wielki głaz. I okoliczni flisacy, którzy drwęcą spławiali kiedyś drewno do tartaków, właśnie przy tym głazie zatrzymywali się, robili sobie postój, odpoczywali, nocowali i płynęli dalej. A swoją drogą szkoda, że nie umiem go namierzyć. Taką tablicę jedną przypłynęli sobie tu do Golubia, a potem te chłopy z tartaku łapali, bo stanęła w poprzek. Nie? Dzięki mojej upartości i uprzejmości tutaj pana, którego nie pokażę, niestety nie udało mi się namówić go na występ telewizyjny. Znalazłem kamień, pod którym jest tunel na drugi brzeg rzeki i pewnie skarby. Te drwęca zamula. Kiedyś to wszędzie było po 3-4 metry głęboko, a teraz można wszędzie widać, można przejść. Średnio znam się na bobrzej robocie, a jak dla mnie to są dobre 2-3 lata obgryzania. Masakra. Mury obronne otaczające kiedyś Golub Dobrzyń były bardzo długie i co ważne miały aż 17 baszt plus 4 wieże narożne i 4 bramy wjazdowe. Jak na polskie warunki całkiem dużo zostało ich do dzisiejszych czasów, jest więc co pooglądać. Golub Dobrzyń był kiedyś granicą. Tutaj ta rzeka Drwęca była granicą pomiędzy zaborem pruskim a rosyjskim, pomiędzy Prusami, Niemcami a Imperium Rosyjskim. I ten budynek to jest pruski skład celny. A kilkaset metrów dalej, w takim z czerwonej cegły dużym budynku, to już byli Rosjanie. Albo na odwrót, albo wszystko pomieszałem. A jak znudzą wam się już rycerskie przygody, to wtedy mam dla was jeszcze jedną propozycję. Można sobie fajnie pokajakować, fajnie powiosłować z Golubia Dobrzynia aż do Torunia. No może nie do samego Torunia, do Złotorii. Spływ trwa 2 dni, jeden nocleg sobie możecie zrobić na polu kempingowym mniej więcej w połowie drogi. I jak mnie znacie, to już pewnie zgadliście. O tym właśnie będzie w następnym odcinku. Ja, szwagier Drwęca i spływ do Torunia. O! Ciężkie te wiosła, już czuję jak będzie bolało.